Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Tytusa. Umiłowany, głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką, że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, powinny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani. We wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, nienaganną, żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Przed Ewangelią mogliśmy usłyszeć słowa samego Jezusa: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. I oto dzisiaj otrzymujemy naukę Jezusa w tej Ewangelii. Naukę trudną, bo Jezus w niej zachęca do tego, by sobie nawzajem służyć, by zajmować zawsze to ostatnie miejsce, nigdy pierwsze, by uważać siebie za kogoś niższego od drugiego, by patrząc na Jezusa, uczyć się od Niego, co znaczy umniejszać, by później otrzymać od Boga nagrodę wywyższenia. Dlatego Cię Jezus pyta i uczniów, i każdego z nas: czy potrafisz służyć? Czy potrafisz uniżyć się przed drugim człowiekiem tak, by dać coś z siebie Jemu, by usłużyć swoimi zdolnościami, dobrą radą, taką czy inną posługą, słowem, obecnością, przykładem życia? Gdybyśmy sobie zrobili tak rachunek sumienia i dla siebie ankietę, to myślę, że z jednej strony byśmy zgodzili się na to, że chcemy służyć. Ale czy byśmy znaleźli takie przykłady w swoim życiu w ostatnim czasie, gdzie w jakikolwiek sposób żeśmy komuś usłużyli? Bo, drodzy, boimy się służyć, ponieważ wydaje nam się, że to inni winni nam służyć, nas słuchać, nas chwalić,
nam usługiwać, nam przyznawać zawsze rację. Tymczasem, kiedy patrzymy na Jezusa, to cóż On mówi o sobie? Przyjął postać sługi i służy człowiekowi zawsze, każdego dnia. Sam Bóg, który zstępuje z nieba, staje się sługą swojego stworzenia. By być zdolnym do służby, trzeba obumierać dla swojego ja, dla swoich planów, dla swojego ludzkiego widzimisię. A to jest trud. Zobaczcie, że on się kojarzy z tym, że mam coś utracić, mam coś zostawić mojego, a my nie chcemy tak. Dlatego dzisiaj Jezus pyta każdego z nas, czy potrafisz służyć? Jeżeli tak, to wypełniasz Jego naukę. A jeśli nie, to zawsze, moi drodzy, jest dobra okazja ku temu, by zacząć służyć, by zacząć swój osobisty trud nawrócenia. Można by postawić pytanie, dlaczego boimy się służyć? Ponieważ służba łączy się z ogromną pokorą przed drugim człowiekiem, z uniżeniem. Dlatego zobaczcie, Jezus mówi w tej krótkiej przypowieści o człowieku, który właśnie wchodząc do domu najpierw mówi do swojego sługi, by jemu przygotował wieczerzę, by zajął właśnie ostatnie miejsce, a dopiero później, kiedy Pan się naje, napije, kiedy wstanie od wieczerzy, wtedy sługa może się najeść. Potrzeba ogromnej pokory, by służyć. Potrzeba ogromnej pokory, by się uniżyć. Potrzeba pokory, by zapomnieć o sobie. Dlatego dzisiaj chcemy podczas Eucharystii prosić Jezusa o to, by najpierw uzdolnił nas do tego, byśmy wchodzili każdego dnia w postawę pokory. Czym jest pokora? Pokora jest postawą człowieka, który widzi z jednej strony swoją małość i nicość, a z drugiej strony ogromne obdarowanie przez Boga i jest Jemu za to wdzięczny. My widzimy taką postawę w osobie Maryi, postawę pokory. Jeden ze świętych, bodajże święty Ambroży, powiedział właśnie o niej, że oto w zwiastowaniu, kiedy słyszy z ust anioła, że Bóg ją wybiera na Matkę Zbawiciela, ta, która dostępuje największego zaszczytu, najbardziej wchodzi w postawę pokory. Ta, która zostaje Matką Boga, uniża się przed Bogiem i przed drugim człowiekiem. Na tym właśnie polega pokora. Może dzisiaj potrzeba spojrzeć na siebie, na swoje życie, by na nowo to wezwanie do pokory odkryć. Bo człowiek pokorny potrafi służyć, potrafi zapominać o sobie, potrafi tracić życie dla innych, czas dla innych. Taką właśnie widzimy Maryję na kartach Ewangelii. Zobaczcie, że ona całkowicie miłuje Boga ponad wszystko. Żyje na świecie, ale nie żyje światem. Jej serce płonie ogromną miłością do Chrystusa. I ta miłość później prowadzi ją do drugiego człowieka, by jemu służyć. My ją widzimy taką chociażby na weselu w Kanie Galilejskiej, w domu świętej Elżbiety, ale także później u stóp krzyża na Golgocie. Nas tam nie ma. Nie ma uczniów oprócz Jana, a ona trwa w postawie pokornej służebnicy Pana. Dzisiaj warto, moi drodzy, gdzieś robiąc sobie chociażby wieczorny rachunek sumienia, zapytać siebie samego, jak to jest z moją pokorą, z moją postawą pragnienia tego, by służyć innym, a może nieustannie chcę być na piedestale, i oczekuję, by to inni przede mną się upokarzali, by inni przede mną się uniżali, by inni mnie wywyższali.
Cóż właśnie mówi Maria o takiej postawie w hymnie Magnificat? Bóg strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Pyszałków strąca. Nie bójmy się pokory. Nie bójmy się wejść właśnie w postawy służby, bo to jest dobry sprawdzian tego, czy rzeczywiście przyjmujemy naukę Jezusa, w niej trwamy i według niej żyjemy. Drodzy siostry i bracia, trudno być sługą, bardzo trudno zgodzić się na to, aby zajmować nawet czasami to ostatnie miejsce. Myślę, że przyjemniejsze jest być tym, który wydaje polecenia, który kreśli zadania, później ma prawo do tego, by to sprawdzać, czy ktoś wykonał. Ale wyraźnie dzisiaj Pan Jezus w tym słowie zaprasza nas, byśmy byli sługami. To ważne, byśmy umieli odnaleźć się w swoim powołaniu. Inną postawę będzie przyjmowała żona względem swojego męża, mąż względem żony, dzieci względem swoich rodziców. Inną postawę my jako zakonnicy tu zgromadzeni przy tym ołtarzu względem naszego przełożonego, który też tutaj jest. Inne zadanie Pan Jezus kreśli dla przełożonego. Myślę, że chyba najtrudniejsze, bo będąc przełożonym, nikt nie jest zwolniony z tego, by także potrafił służyć. Jak słyszeliśmy, nie powinniśmy też oczekiwać nagrody. Winniśmy zwyczajnie po prostu mieć w sobie to ogromne pragnienie, aby jak najlepiej wykonać zadanie, które zostało nam nakreślone. A to myślę też trudne, bo gdzieś tam po ludzku każdy z nas chce wiedzieć, co ja będę z tego miał za to, że się poświęcam, że jestem gotowy do tego, by właśnie ponosić różne trudy, niewygody. Oczywiście dzisiaj skupiamy się na konkretnym fragmencie Ewangelii, w której Pan Jezus pokazuje tylko pewien element, ale przecież w innym momencie, w innym fragmencie, chociażby do osób, które zdecydowały się zostawić swoich bliskich i pójść do tego zadania głoszenia Królestwa Bożego, do ewangelizowania, Pan Jezus mówi, że stokroć więcej otrzymają braci, sióstr, pól. Także jest przed nami taka trudna próba. Pozornie wydaje się, że jak to tak można za darmo? Tak, najpierw za darmo, a później Pan Jezus jest gotowy wynagrodzić. Tylko ważne jest, żeby ten ciężar przełożyć nie najpierw na nagrodę, ale na pragnienie służenia, poświęcenia. Wtedy przyjdzie też odpowiednia nagroda, która może czasami będzie niespodzianką i tak niezwykłą niespodzianką, że będziemy zachwyceni, tak jak ten człowiek, który został najęty w południe i pracował, nawet po południu, pracował bardzo mało czasu, a dostał za swoją pracę takie same wynagrodzenie, jak ci, którzy pracowali cały dzień. Właśnie ta nasza hojność i też takie zaufanie, że skoro Pan Bóg nas powołuje do tej służby, do pewnego zadania, już On zadba o to, aby nam niczego nie brakowało. Obyśmy mieli w sobie tę odwagę takiego pójścia trochę w ciemno, ale gdzieś z przekonaniem, że nic złego nam nie grozi, że Pan o wszystko się zatroszczy. Amen.
do tej Ewangelii dzisiejszej, chciałbym skomentować dwa słowa, które tutaj padają. Słudzy nieużyteczni. W tekście oryginalnym jest nawet niewolnicy nieużyteczni. Jak to rozumieć? Dlaczego tak nazywa tych, którzy służą, że są nieużyteczni, a wykonują czynność pożyteczną, jak najbardziej dobrą. Natomiast sługa czy niewolnik, ten termin w Biblii, w teologii biblijnej ma piękne znaczenie, dlatego że wzięty jest z życia. Słudzy ofiarowali Panu swoją pracę, ale życie mieli dla siebie. Można powiedzieć, że byli właścicielami własnego życia, swoich praw, ale pracę swoją ofiarowali Panu. Natomiast niewolnik nie miał prawa nawet do życia. Prawo do życia niewolnika miał Pan i Pan mógł go nawet zabić, mógł go sprzedać. Panował nad jego życiem i nad jego pracą. A więc niewolnik to ten, kto należy całkowicie do Pana. Jego życie, jego praca, wszystko kim jest, co posiada, co czyni, należy do Pana. I to się przekłada na nasze życie. Naszym Panem jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Jedyny nasz Pan i Zbawiciel, nasz Król Jezus Chrystus jest naszym Panem, w którego rękach jest nasze życie i nasza praca. Nasza cała historia życia jest przesiąknięta Bogiem, Jego łaską. A więc jesteśmy Jego sługami, Jego niewolnikami, bo On jest naszym Panem. Nawet życie otrzymaliśmy od Niego, On jest właścicielem naszego życia. My to życie otrzymujemy w darze, to życie możemy przyjąć i tym życiem żyć, które otrzymaliśmy od Boga jako dar. Natomiast bezużyteczni nie znaczy to, że mamy być nieużyteczni. Mamy być użyteczni, mamy wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej. Uczciwie, sumiennie, odpowiedzialnie, punktualnie. Ale tutaj pada to słowo nieużyteczni, bo my często, którzy otrzymaliśmy życie od Boga, którzy służymy Bogu, jesteśmy powołani, by służyć Bogu, być Jego uczniami, niestety wypełniamy często rzeczy, które nas nie prowadzą do Boga, nie prowadzą do nieba, które wprost przeciwnie oddalają nas od więzi z Bogiem, od nieba, od zbawienia. Często robimy rzeczy nieużyteczne dla naszego ducha, dla naszego wnętrza. Często tracimy nasz czas. Jak często, zwróćcie uwagę, dzisiaj młodzież czy dzieci tracą czas na internet, na komputer, na laptop, na telefon komórkowy, na rozmowy, na zabawy, na gry. Ile ludzi dzisiaj tracą czasu na jakieś bezużyteczne rzeczy, które nam nic nie dają w kwestii zbawienia. A więc często jesteśmy rzeczywiście tymi sługami nieużytecznymi, bo źle wykorzystujemy nasz czas, nasze życie na robienie czegoś, co się Bogu nie podoba, co jest wprost grzeszne, złe i nie prowadzi nas do nieba, do zjednoczenia z Bogiem. A skoro jesteśmy sługami Boga, skoro Bóg nam dał życie, otrzymaliśmy to życie w darze i należy do Boga w Jego rękach i nasza praca, nasza historia życia jest przesiąknięta Bogiem, Jego łaską, to mamy wypełniać uczynki Boga wedle przykazań Bożych, żyć według Słowa Bożego. Pismo Święte jest dla nas regułą życia. Najpiękniejszą regułą naszego życia jest właśnie Biblia. I to, co jest zawarte w Piśmie Świętym, pokazuje nam rzeczy użyteczne, rzeczy, które są korzystne dla nas, dla naszego ducha. Dlatego niech Pismo Święte będzie dla nas drogowskazem i przewodnikiem w naszym życiu codziennym. Amen.